O, witam was serdecznie, będzie vlog. Właśnie, widzicie, jestem w ogóle nie w swoim samochodzie, bo mój samochód nie działa. Coś tam z hamulcami się znowu popsuło i taty ją ukradłam, ale chociaż jest tu klima. I idziemy teraz właśnie na miasto, jest Adrian. Pomachajcie do Adriana ładnie zza monitora. Jest jeszcze Weronika i będzie, słuchajcie, vlog. Jeszcze Pokemony może będą nagrane. I w ogóle piękna pogoda w Gdyni, jest super. Zmierzamy sobie świętojańską, bo słuchajcie, jest mega promocja. U lodziarzy, nie Adrian? U lodziarzy, tak. Nie u lodziarek, u lodziarzy. Mają oni teraz rocznicę jakby pierwszą, że są na rynku. I tam dobrze im idzie i w ogóle. I tutaj na świętojańskiej w ich jakby sklepie, lodziarni, sprzedają, słuchajcie, packi lodów za złotówkę. A tam normalnie chyba są po 4. Więc idziemy się nażreć lodów. Są najtańsze lody w Polsce. I jeszcze dobre i duże. Wow. U lodziarzy. Nawet nie jest taka duża kolejka. Spodziewałam się większej. Więc jest pół biedy. Będziemy kilka rundek robili. To jeszcze nie jest komuna. Tak. U lodziarzy. U lodziarzy. Co, za 20 zł? To za 20 zł i tak bardzo, Adrian, dużo lodów kupimy, wiesz, masz o tym? Masz tyle, jak reszta... To ale to nie... trzymaj, bo ja właśnie nie mam portfela, nie chcę mi się wyciągać. No to w kieszeni trzymaj. No nie, no to też się trzymaj w kieszeni. Ty płacisz dzisiaj za lody, stawiasz lody, a ja stawiam obiad. Nie chcę stawiać lody. Stawiasz lody, nie masz nic do powiedzenia. Great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing la la. Idziemy z powrotem w kolejkę, bo chcemy jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Polowa. Gruszka była taka sobie. Słony karmel, pychota i cytryna, bo nie, limonka, nie, cytryna z bazylią, pychota. A teraz kolejne smaki. Kolejna seria. Myśmy teraz wzięli po 4, a Weronika zaszalała i wzięła 5, a co się będziesz sypać? Jeszcze chcieliśmy iść na obiad, ale chyba lody będą naszym obiadem. Tu się teraz, słuchajcie, kolejka zrobiła. Całe jakieś chyba aż przedszkole, słuchajcie, przyszło. Mega ludzi pełno. Dzieciaków pełno biega. O, tutaj jest całe przedszkole właśnie. Pełno ludzi. Mateusz, wiem, że nas słyszysz. Chodź tutaj, ale już. Miss Gaga. Miss Gaga. Gaga. To tutaj, to tutaj. Skąd wy to macie? Z internetu. Ile kosztowało? 7 tych. Kurde, super to jest, mega, mega opcja, no. Czyli będzie jechać samochodem. No. O Boże, nie, tak jest tak wolno. Takie korki. To będziecie od razu na vlogu, Adrian. Cześć, pozdrawiamy YouTube. Bo vloga akurat tak. Ja jak pani zobaczy, to mówię, o, się skurwa. Właśnie, będzie wiedziała, gdzie się udzieli. Nie wiem takiego, właśnie to wiem. To jest McDonalda, no. Tak, właśnie patrzyłam na ten dźwięk. Ja tak liczyłam, że ktoś mi kiedyś jedzie. I. O, super. Zaczęliście dzięki. No tam mam, ale będzie druga. O. No i bo i ten super, bo nie mam, bo ja później się zamuliłam i wszystko z tych figurek nie kupiłam. Teraz żałuję strasznie. Nie, dwóch teraz widzów mnie znalazło dzięki Instagramowi. Zobaczcie, co dostałam. I tego kotoja akurat nie mam, więc super, mega się cieszę. Uuu, ale miło tak spotkać. Ktoś mnie na Instagramie ogląda. O Jezu, jakie to jest fajne. Bąble. Ale fajne. O nie, to zdalnie sterowane są. No właśnie zdalnie. Zdalnie sterowane grubasy. Znam tam, to jest. Zarąbiste. Magnesy, nie? Głowę tego jelenia. No to jest. Boże, to wyglądało dziwnie trochę z daleka w pierwszej chwili. No. Rakiet dildo. No tak robisz, Aga, komuś. Śledziu, masz co? Musi okładać na śledzie. Nie wiem, czy to jest śledź, to chyba nie. Czy to może leszczem jesteś, Aga? Co to? Oj, nie wdanej mi śledzia, no mówi. Dawaj jeszcze. Królowa kaktusów, kurde.
Weź, zakręć i odleć. No, kręci się. No, były takie. Jakie fajne. Śmieszna jest, mega. Taka dla mojej dzieci fajna. Robisz tak? Nie, wtedy tamtych prawie nie widać. No chodzi. Okej. Okay. Wiesz, jak lustrze wygląda. Tam są lusterki. Masz Aga ten? Robisz, wiesz. Twoją pałę. Nie trenujcie pałę, noście ją wszędzie ze sobą. Jeszcze teraz? Jeszcze godna nie. Jeszcze też nie jestem godna. Zobaczcie, już tam daleko koło ustawili. To jest diabelski młyn, się nazywa chyba tak. I najlepsze jest to, że tam są też takie wagoniki, VIP-y, i one są zaciemnione. Powiem wam, że ja bym do tego wagoniku ciemnego raczej nie usiadła po kimś, nie? Ja nie wiem, co oni tam robili. Na pewno nic grzecznego. One są też droższe, chyba 50 zł kosztuje, czy co? Nie poszłabym tam, nie. O, chwilę odpoczynku. Tutaj mamy, na trawce sobie siedzimy. Wszyscy odpoczywają tutaj, chociaż fajny wiatr wieje od morza. Jest bardzo przyjemnie, może na słońcu wytrzymać, bo tak to normalnie jest, kurczę, ciężko. Adrian tu już, kurczę, montuje. Trzeba będzie do tego co? Płyn do mycia naczyń i glicerynę, tak? I wtedy to ma działać. Tak. I jeszcze ładny kawalier, proszę bardzo, albo king. Cześć! 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 Jechały makaroniki, ale będzie wyżera, o matko. I to ładnie cytryną pachnie. Zobaczcie, tu u góry ma cytrynę, nie? I to przez to ten sosik jest niam, niam. Jestem wielką fanką Piratów z Karaibów. W sensie, jak była trzecia część, druga, wtedy byłam w gimnazjum. Zbierałam wszystko, co było możliwe związane z Piratami z Karaibów. Wiecie, te Pokémony, co ja teraz kolekcjonuję, to jest nic w porównaniu do Piratów. Już mam bilety na przedpremierę kupione. I wiecie, co jest najlepsze? Widzicie tutaj tą laskę z tyłu? To jest Effie ze Skinsów. Gdybym była facetem, to bym chciała, żeby to była moja żona. A teraz, jak jestem dziewczyną, to chciałabym, żeby Johnny Depp był moim mężem, więc te dwie osoby to jest po prostu najlepsze kombo, jakie mogę spotkać w filmie. Coś pięknego. Weronika wjeżdża po Pikachu. Masz? Nie masz. Aha. I co, jak już tak złapiesz, to już jest twój, tak? To chyba udaje, że to łapie. Nie, to co? Te koliska może? Może coś innego spróbuj, no. Ta muza jest rozwalająca. O! No i nie, to jest oszukaństwo, nie? To... W
dupie oszukaństwo, buu! Nie grajcie w to nigdy. Nie grajcie, bo to było, nie? On puścił go specjalnie. A nie możesz jeszcze zagrać? Nie, trzymam. O, teraz będzie muzyka pewnie grała jeszcze przez tydzień. To już będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Żegnamy się z wami, bo już powoli, wiecie, już trawimy jedzenie, jeszcze trochę musimy to rozchodzić. I nawet męczący dzień, ale naprawdę jest taka pogoda, trzeba na dwór wychodzić, bo szkoda siedzieć w domu. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, papatki!